Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy sobie uzupełniać tą dziurę w ścianie, bo to nie można powiedzieć, że to jest otwór. I co będziemy potrzebowali do tego? Do zaprawy dodamy sobie włókninę szklaną. Takie coś. To służy do wzmacniania zaprawy. Mam przygotowane sprężone powietrze, żeby wydmuchać to, co zostało w środku, jakiś syf. Młotek. Kilka rodzajów kielni. W zależności co mi tam wyjdzie, że będę potrzebował. Od takiej największej do takiej naprawdę malutkiej kielenki. Nadmiar będziemy zbierać sobie tarczą do szlifowania betonu. Troszkę zmęczona, ale jeszcze da radę. No i rajbetka. Oraz mam szprycę do zaprawy. Kiedyś kupiona, jeszcze nie używana. Przydała mi się, by jak robiłem tamte murowanie, co jest tam. No i będziemy przedmuchiwać to, żeby przykleić z worek po węglu. Na ten worek przykleimy na taki silikon do szyb. Po prostu zrobimy taką, jakby to powiedzieć, mikrobasenik zrobimy sobie, że tutaj zostawimy miejsce, żeby wlewać zaprawę od góry i że nam to się zapełni. I później prawdopodobnie tą mniejszą kielnią będę usuwał powietrze, które się tam nazbiera. Tak, by tutaj jest łuk, nie widać do końca, przejdę na drugą stronę, tu jest łuk nośny, to jest tutaj akurat w ścianie nośnej i już widzę, że po drugiej stronie zaczynają pękać, tutaj są ślady pęknięć, więc to pracuje i zgniata ten miejsce, bo kiedyś chciałem to wszystko przeciągnąć przez to. Dlatego tutaj jest jakby na dwie rurki podzielone, ale zrezygnowałem z tego, bo więcej problemów z tym wyszło i bym nie umiał poukładać później resztę tych rurek, które jeszcze muszę dociągnąć. Więc co, bierzemy się do roboty. Plan jest dobry. Zobaczymy, jak będzie z wykonaniem. Etap pierwszy. Przygotowanie powierzchni do dalszej pracy. Czyli musimy sobie wyczyścić tamte powierzchnie z syfu, więc mam sprężone powietrze. Akcja będzie wyglądała tak, wydmuchuję to i zaraz stąd znikam, bo tutaj będzie tyle syfu. No ale do murowania musi być powierzchnia czysta. No tak, jak sobie nie odkręcisz, to nie pojedziesz. Teraz w drugą stronę i już tam znika. Etap drugi. Już mamy wydmuchane. Widać, że troszeczkę sypu się tutaj nazbierało. Więc teraz musimy sobie zdemontować wszystko, co nam przeszkadza, czyli to. Nic nie kapie, ok. Śrubokręt. Na początku myślałem sobie, że zostawię to wszystko, ale później sobie pomyślałem, jak się mam z tym kopać, to sobie po prostu to zdemontuję. Po co się mam męczyć? A więc zdemontujemy sobie to. Nie tak dawno był odcinek z tego, jak to montowałem i uruchamiałem. No, a tutaj już mamy pierwszy przykład, czemu warto sobie używać śrubunki i pomyśleć do przodu i sobie wszystko zaprojektować tak, żeby na przyszłość było lżej. Czemu? Jakbym to porobił na sztywno, to już bym tego nie zrobił. A tak mam
problem z głowy. Woda nie cieknie, bo nie napuszczałem. Coś tam słychać, że woda jest, ale spoko. Na razie jest tak. Mamy teraz tutaj miejsca dużo, przynajmniej z tej strony. Potrzebujemy wiadereczko. Tak, tu sobie zakręcimy. Puścimy ciśnienie, bo mimo że jest zakręcony zawór, ciśnienie zostaje. Tylko troszkę było, ale i tak jeszcze kapnie. O, tutaj między tym a tym będzie woda. No ja. Okej, powtórka, bo się zapajałem. Tak. Jest woda. Troszkę ciepła. O, nie wiem, czy było widać. Wiaderko było takie względnie czyste. Ta woda jest taka już czarna. Dlatego ktoś się pytał w komentarzach, czemu nie mam odpowietrzenia zegara. Bo widać, ta woda się zanieczyściła. Z racji, że to jest najniższy punkt, to cały syf się zbiera tu. A poduszka powietrzna i tak działa na zegar i ciśnienie i tak jest takie same jak napór wody. Nie ma znaczenia, czy tu jest powietrze, czy woda, i tak ciśnienie będzie takie same. Ta woda ciśnie powietrze do zegara, a syf się mi zbiera tu, więc ten syf nie jest w stanie uszkodzić przyrządów pomiarowych. Jak to wygląda w środku? Spoko. Idziemy do kolejnego etapu. Etap 3. Mamy silikon do szyb. Jakiś czas go używam. Uszczelki sobie w aucie poprawiałem. Nie wiem, czy jeszcze będzie plastyczny. Coś mi się wydaje, że nie za bardzo. Ale spróbujemy z tego zrobić, co idzie. Zobaczymy, czy tutaj będzie jeszcze plastyczny. Chętnie bym wykorzystał końcówkę. Więc spróbujemy to zrobić w tą stronę, że sobie to przycisnę w tą. Gdzieś tutaj będę miał na pewno coś, co mi pomoże osiągnąć mój gol. Czyli wezmę sobie szpilkę, co miałem, i wepcham ją do środka. Ale chyba nie uda się. Nie uda się. Szczerze myślę, że się uda, ale mam tu jeszcze starą taką kotwę. Obstawiam, że jeszcze niemiecka. Jakby to powiedzieć, że to jest jeszcze starsze ode mnie. Idzie ruszyć. Jak idzie to ruszyć, to powinno być git. Już odpadło. Zgnite. Poprawię troszkę kamerę, żebyście widzieli, co robię. Próbuję wydłubać to, co stwardło. Część się udało. Tylko że to jest tak. Pierwszy raz to się zawsze udaje wyczyścić. Później, jak to się porysuje, właśnie widać takie miejsce, gdzie to się trzyma, i później jest problem. Czyli pierwszy raz jest spoko, bo jest nieporysowane, ten silikon nie ma do czego się za bardzo złapać, a później jest tylko z górki. Teraz ktoś powie, że będę miał całe ręce z silikonu, zgadzam się, ale i tak by to się tak skończyło, i tak, więc nie ma problemu, tym bardziej, że ostatnio doszedłem do tego, jak chcę ręce z tego wyczyścić, cholerstwa, bo niestety jest to dość masne, niewygodne w użytkowaniu.
Miałem to pchać w tą stronę, ale nie chcę sobie krzywdy zrobić, więc to wyciągam w tą stronę. Przytnę, jak mi się to uda wyciągnąć, to dam znać. Udało się wyciągnąć. Krew się nie polała. Taka wskazówka, macie ręce z silikonu. Warto właśnie wodą troszeczkę pomazać. Już przynajmniej nie będzie się dalej roznosiło. A później wam może pokażę, jak sobie czyszczę ręce. Po prostu pasta BHP. Pasta BHP i zszorujecie tego, nie ma większego problemu, żeby później dalej mieć czyste ręce. Dlatego się nie boję teraz używać rąk bez pasty, bez rękawiczek. W sumie też warto sobie prędzej również posmarować kremem ręce. Pomału cisnę, coś się tam pokazuje. Ok, teraz tak. Ułożymy sobie to w taki sposób, że sobie nawalę tego. Tylko że widzę, że to się za bardzo nie chce kleić do tej ściany. A to musi się przykleić z racji, że to ma być później szczelne. Ale to za bardzo nie chce być na tej ścianie. Ale sobie z tym poradzimy. Więc taka trochę babranina, ale prowizorka zawsze na ratunek. Wolę poświęcić parę minut na przygotówkę, a później, żeby robota poszła raz, dwa. Nazwijmy to w miarę szczelnym korytkiem. I tutaj tak samo, zrobię sobie troszeczkę dalej. Najważniejsze wystartować, bo widać, że zbiera pełno syfu. I później lecimy z tematem. Jeszcze jak będę dociskał folię, to się upewnię, czy na pewno jest szczelne. Tak, żeby mi zaprawa nie uciekała. Już jest troszeczkę lepiej, częściowo. I tak samo sobie tutaj pociągniemy. Pyk, cak, wyluzowane, żeby nie było naprężenia, bo to później ucieka. Może tak być, może tak być. Jedynie co, to go powieszę w taki sposób, żeby nie dotknąć, choć znając życie i tak się tego dotknę. Na razie się i tak w miarę dobrze udało. Więc tak, worek. Gdzieś miałem nóż. Dobra, poszukiwanie noża. Jest i nóż, nie jest idealny, ale da radę. Przymiarka. Potrzebuje mniej więcej tyle. Lecimy z tematem. Tyle. No. Tyle. To mamy pierwszy kawałeczek, który jest czyściejszy z tej strony. Najlepiej jakby to nie było w ogóle mokre. Prowizorka. Ręką przetrzeć. I teraz tak. Zaczniemy sobie od dołu, żeby dół złapał. Ładnie to wygląda, bo to fajnie przebija i widać, co się dzieje. Jedynie widzę teraz, że muszę tutaj dać więcej miejsca. Muszę później tutaj jakoś tą szczykawę wbić i też jakoś te powietrze wygonić. Więc mam tutaj taką, nazwijmy to nieckę. I mogę sobie wsadzić, ewentualnie sobie troszeczkę tutaj wytnę tą folię, ale jedną stronę mamy uszczelnioną. I tak jak mówiłem, w trakcie dociskania silikon złapie do ściany i będzie cacymalina. Dobra. Idziemy kleić drugą stronę.
ile tego będę potrzebował. Też sobie weźmiemy troszeczkę więcej. Wycinamy sobie korytko, którym nam zaprawa zostanie w trakcie napełniania. Troszeczkę za mało mi się wydaje coś. Choć może i teraz tak weźmiemy sobie pół na pół. Tak, zaczniemy odtąd, tu. Ładnie, żeby się rozsmarowało. Pyk. Sorki, że może nie widać tak jak powinno, ale nie chcę za bardzo dotykać kamery, bo kamera może skończyć tym, że ją uciapram. Patrzcie, kamera to mój telefon. Nie chcę mieć telefonu uciapranego z silikonu do szyb. To jest tak zwany one-way ticket. To się tylko raz ubabrzesz, a później raczej nie wyczyścisz. No i dobra. I oto tym sposobem zrobiliśmy sobie szczelne połączenie. I tu mamy nieckę. Ręce całe ubabrane. Ale dam temu stygnąć, czyli damy temu powiedzmy 24 godziny. I działamy dalej. Przygotówka trwa najwięcej, a sama praca może nie będzie aż taka zła. Więc zaraz kontynuujemy. To będzie przyszły etap, to będzie raczej czwarty. Etap 4. Sprawdzimy sobie kamerką, jak to się posklejało. Wygląda spoko. Troszeczkę poszarpałem i wygląda, że jest git. To jest kamerka na Wi-Fi, więc nie mam potrzeby posiadania bezpośredniego połączenia. Jak widać, ma własną sieć. I teraz tak, włączymy sobie podgląd. Kamerka mnie widzi. I teraz sobie zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jestem ciekawy, czy to się trzyma tak, jak powinno. Zobaczę sobie z perspektywy. To mnie interesuje dół, bo tutaj będzie najwięcej ciekło. Ewentualnie. Ale wygląda, że raczej jest git. Wszystko zaklejone jest. Dobra. Przełączymy sobie na boczną. To ma dwie kamerki. Teraz sobie zobaczymy, co tutaj jest. Jakieś żelastwo. Ciekawe. Nie kojarzę, żeby tam żelastwo jakieś było. Ale widocznie coś zostało po czymś. I jak góra wygląda papier. Więc ktoś podobnie jak ja robił, tylko że ja robię na plastika, ktoś zrobił na papier. Wrócimy sobie. Ślady są ok. O co mi chodzi, że są ok? Nie ma tu żadnych większych dziur. Mówię to jakoś tak obrócić, żeby było widać. Możliwe, że połowy nie widzieliście, o czym gadam. Tu widać, że idzie to prosto. Nie ma żadnych wyrw. Tu jest ciekawe, że jest jakieś żelastwo. Żelastwo jakieś jest. No ale nie byłem w stanie tego stwierdzić prędzej. Może, że to są jakieś gwoździe albo coś. Ale miesza z tym. Zobaczymy sobie teraz z drugiej strony. Tylko, że muszę sobie powerbanka wziąć. I sobie zobaczymy tą boczną kamerką, jak to wygląda z tej strony. Tak, żeby tutaj nam to wlazło. Okej, niebieski papier. I dupna dziura. Widać, że jest dupna dziura.
Nic specjalnego. Powinno być w miarę ok. Tam widać aż do końca. Dobra. Zmiana kamery na czołową. Zobaczymy sobie tu, jak to się skleiło. Tu nie zobaczę, bo jest za blisko. Tu mnie interesuje. Tu jest raczej ok. Zagniemy sobie troszeczkę, żeby lepiej było widać. Jest pozaklejane. Dobra. To mnie satysfakcjonuje, bo widać, że silikon przeszedł do środka i przestaje. Jakiś dziwny papier kolorowy tam jest, no ale trudno. Tu od boku jest taka wyrwa. Tu gdzieś. Będzie ciężko to załatać, ale myślę, że się uda. Widocznie zaprawa wypadła, no ale trudno. Tutaj też jest bokiem wyjechane. Damy radę. Dobra. Etap piąty. Mieszamy sobie zaprawę. Co sobie przygotowałem? Wiaderko do mieszania, kielnia, woda, ostry piasek. Nie jest to taki drobny piasek, ostry piasek, żeby było bardziej wytrzymały. Stary cement. Już zaznaczam, że jest kilkuletni, dlatego damy go więcej. Troszeczkę to jest koncentrat, też po dacie, i włóknina szklana. Już mam nawet wsadzony pojemniczek, żeby mieszać. Dobra, lecimy z tematem. Czego warto zacząć? Nalać sobie troszeczkę wody. Tutaj kiedyś jakaś zaprawa już była. Nie wiem, czy ostatnie co było tutaj mieszane, to tutaj ta samopoziomująca w tym. Dlatego może to tak śpiewać. No ale lecimy z tematem. Damy sobie kielnię piachu. Obstawiam, że 3 na 3, 3 kielnie piachu, 3 kielnie cementu. Dodamy sobie troszeczkę gruntu i troszeczkę włókniny i powinno być git, z racji, że troszeczkę starszy jest cement. Damy troszeczkę więcej cementu. Mamy 3. Mamy 3 cementu, 3 piachu. Nie wiem, czy to wystarczy. Ściana jest dość szeroka, dziura jest dość duża. Zobaczymy, widać trochę syf wpływa. Ale normalny jak z przesiewanego piachu. Mam przesiewany. Się kupiło po spółkę i się przesiało. Ale jeden. Dwa. Wolę, żeby było pływające, dlatego to jest na szczelne zrobione. Powinno być troszeczkę gęściejsze, ale nie ma źle. Trzeba rozdrobnić, żeby właśnie nie było takich grudek. Jak coś tu mam, gdzie to zużyć. No, damy jeszcze jeden piach, jeden cement. Mam jeszcze taki cement. Już mi całkowicie jest twardy, się raczej do niczego nie nadaje, ale można uznać, że jakieś tam częściowo jeszcze swoje parametry ma. To wygląda. Do rzucania zaprawy było spoko. Do szprycy powiedzmy, że też będzie git. Damy sobie troszeczkę białego dla koloru, dla wytrzymałości.
najlepiej by było ściany zaimpregnować i cały otwór, ale z racji, że tam to jest tak kształtowe, nazwijmy to tak, raczej nie powinno być problemu. Z tego co pamiętam, to włókniny kiedyś dawałem dawało się 2 albo 3 takie kubeczki na całe takie wiaderko. Mamy troszeczkę mniej, no to dam jeszcze troszeczkę. Ktoś zada pytanie, po co to daję. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby nie pękało. Można by było dawać okruch cegły, ale to wtedy do szczykawy by nie dało rady wciągnąć. Jak coś, to później mam tutaj młotek. Młotkiem mogę zrobić kawałki cegły i spróbować to wzmocnić, raczej pouzupełniać. Dobra, mamy namieszane. Teraz biorę szprycę i napełniamy szprycę. Zobaczymy, ile tego jeszcze będzie trzeba. Pierwsze podejście, jeszcze nigdy nie używane. Nówka, cewka. Zobaczymy, czy idzie tak zaciągnąć. I jak słychać po dźwięku, na pewno nie. Zrobimy tak. Powiem szczerze, nie czytałem nawet instrukcji. Nie wiem, jak to się używa. Jakby ktoś wiedział, to niech w komentarzach da znać, czy to będzie dobre. Weźmiemy sobie mniejszą kielnię. W sumie to by było dobre. Napełnianie. To miałem zawsze do nabierania wapna. Tak w miarę spoko. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Jak coś to przyspieszy ten etap, żeby nie naciągać na minuty. Dałem to. Pierwsze napełnienie do przodu. Lecimy z tematem. Idzie dość ciężko. Wstawiam, żeby musiał wziąć większą końcówkę, albo kamyki mi się nazbierały. Jednak to jest przesiane przez duże oczko i troszeczkę kamyczków jest. Zostawimy tak. Weźmiemy sobie coś z większym otworem. To jest na pewno większy otwór niż ten. W sumie może aż taki duży nie potrzebujemy, tylko ten. Jak to zawsze na żywca. Uczymy się w trakcie. Nie ma, że coś jest przycinane. Dobra, podejście 2. Wchodzi jak masełko. Weszło. Teraz tak, gdzieś tu miałem tą fajną, zajebistą, cienką kielnię. Spróbujemy to lekko zdziabać. Na pewno będzie trzeba tego więcej. Tu już widzę z góry. Zobaczmy, czy tu na czuja, na paluch nawet nic nie przyszło. Więc trzeba zrobić to troszeczkę rzadsze i damy troszeczkę z tej strony. Więc biorę się za ładowanie, powtarzam procedurę, aż będzie uzupełniony i wracamy, jak będzie gotowe. W międzyprocesie mam cement, który, jak słychać,
swoje właściwości już dawno stracił, ale z racji, że to było w tym celu kupione, to wykorzystam to, mimo że to mnie będzie kosztowało dużo więcej pracy, bo będę musiał rozkruszać zaprawę. No tak, to było kupione kilka lat temu. Kilka lat temu to też miało być zrobione. Zmiana strategii też polega na tym, że mieszam sobie w mniejszym, przez co będzie łatwiej wkomponować to do szykawy. Z tej strony mam już tak dość ładnie nawalone. Czy będzie widać, musiałem już tutaj dźwignąć, bo się zaczęło wylewać. Folia dobrze przemyślana, nie wywraca się, trzyma. Tu już mam też pewien poziom. Myślę, że się uda to dzisiaj uzupełnić tym, co mi zostało, bo mi troszeczkę piasku może braknąć. Dobra, lecę dalej. Czeka mi chyba kilka godzin pracy, bo będę musiał sobie chyba jeszcze piasek przesiać. No i jeszcze rozkruszać cement. Jak widać, udało się uzupełnić. Wyszło takie jaskółcze gniazdo. Z tej strony podobnie. Nie mam jak tu pokazać już kamerę. Schowałem tamtą. Wszystko było ok, póki tutaj nie zrobiłem dziurki. Tutaj mi się polała zaprawa. Te boki mi też pouciekało. Na szczęście nie nalało do węgla, tylko koło węgla. Później się skapłem, że można sobie tutaj właśnie jeden worek z węgla rozłożyć, żeby to inaczej poukładać. Ale ogólnie spoko to wyszło. Teraz jedna z najważniejszych rzeczy, jak się kończy murować, trzeba posprzątać po sobie. W pierwszej kolejności pójdzie szpryca. Później używałem w ogóle bez tego stożka. Waliłem po prostu bezpośrednio z niej i najlepiej to wyszło. Reszta sprzętów, wszystko do mycia, wszystko co było nieużywane, niech se leży. Zaprawy na szczęście nie musiałem rozbijać, ale i tak się mi przyda w tamtym dalszym etapie. Jak będziemy tam przebijać się, żeby centralnie dociągnąć do akumulatorowni. Więc biorę się za czyszczenie i wam może pokażę, a może nie, może na tym skończmy. Warto umyć wszystko ładnie, wiaderka, sprzęty, kielnie. Te kielnie są starsze ode mnie, to są jeszcze chyba niektóre po dziadku. Gdzieś miałem rajbetkę drewnianą, jeszcze też po dziadku. I do dziś się służą, bo je czyści się po każdym użyciu. Nie wiem co z tym, spróbuję to rozebrać i też wyczyścić, tak żeby na kolejne użycie było gotowe. Ogólnie spoko, ale trzeba mieć drugie wiaderko, żeby gwinty czyścić przed składaniem. Przynajmniej w stożku, żeby nie uszkodzić gwintów, bo za każdym razem się to zawala. Dobra, nie naciągam na minuty, i tak to wyszło dłuższe niż miało być. Jak się komuś spodobało, wytrwał do końca, to może spokojnie dać lajka, polecić komuś. Zresztą jak ktoś wytrzymał tak daleko, to i tak na pewno subskrybuje, bo mało kto takie rzeczy ogląda. No ale tak u mnie to wygląda, że pokazuję wszystko po kolei. Może później troszeczkę przeskoczymy przez topik i spróbujemy tutaj tego UPS-a zobaczyć, bo on jest przygotowany pod kolejną rozbudowę. Wszystkie części mam. Zrobimy jakiś test, ile to działa na samej baterii wewnątrz. Będziemy dokładać i będziemy sprawdzać, ile to pomaga. Dobra. Tyle w temacie. Dziękuję. Jak ktoś wytrwał. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć.